Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z dziennikarką Natalią Żabą na temat przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Serbii, sytuacji polityczno-społecznej w Belgradzie i na Półwyspie Bałkańskim. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Niedawno prezydent Aleksander Vučić rozwiązał parlament i ogłosił przyspieszone wybory samorządowe i parlamentarne, które odbędą się 17 grudnia. Dlaczego? Tak naprawdę jest wiele spekulacji na ten temat i trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Oczywiście pozwolę sobie porozmawiać o kilku sprawach, które na pewno gdzieś mają na to wpływ. Warto jednak powiedzieć, że regularne wybory w Serbii w tej historii takiej, poczynając od lat 90., kiedy upadł system komunistyczny w tym kraju, wtedy w Jugosławii jeszcze, i rozpoczął się okres wielopartyjności. No, te wybory regularne odbyły się tylko 3 razy w tej historii tego kraju. W roku 97, 2012 i 2020, czyli tylko wtedy partie rządzące i rządy miały pełen mandat 4-letni. Wszystkie pozostałe były to nieregularne wybory, więc jak widać, ta historia niestabilności nie jest nowa w Serbii w żaden sposób. Natomiast to, co się ostatnio działo, i nie chodzi mi tylko o ten rok, ale również zeszły, rzeczywiście wskazuje na to, że coraz więcej niestabilności i tych drgawek, również politycznych, Serbia dzisiaj przeżywa. Od zeszłego roku mamy zaostrzenie bardzo mocne kryzysu między Serbią a Kosowem. W zeszłym roku mieliśmy w Polsce informację, że do Kosowa wkroczyło serbskie wojsko, przekroczyło rzekę Ibar, co od razu tak naprawdę oznaczałoby wojnę, gdyby było prawdą. Takie wydarzenia nie miały wtedy miejsca i były to kłamstwa, które najprawdopodobniej rozpuszczały portale i fejkowe profile na Facebooku, prawdopodobnie założone przez Kreml. Natomiast ta sytuacja z Kosowem wcale nie jest lepsza dzisiaj, jak wiemy. Całkiem niedawno mieliśmy bardzo i obserwowaliśmy kryzys, który się pogłębiał na północy, czyli Monaster Bańska dokładnie, koło Zvečana. To jest miejscowość właśnie na północy Kosowa. No, mieliśmy tam tak naprawdę sytuację terroryzmu. 30 osób zablokowało się w tym monastyrze. W wyniku całej historii zginęło kilka osób, w tym jeden policjant. Trzech barykadujących się Serbów również zostało zabitych. Więc jak widać, ten konflikt się zaostrza. Z drugiej strony, międzynarodowa uwaga i cierpliwość dla tych dwóch krajów naprawdę jest już na wyczerpaniu. I rzeczywiście tej uwagi jest i będzie coraz mniej po prostu, bo jak wiemy i obserwujemy w świecie, wybuchają co chwilę konflikty dużo, dużo poważniejsze i o większym zakresie niż ten, który się tli obecnie na Bałkanach. Więc siłą rzeczy to, dlaczego Vučić rozpisuje wybory, może mieć bardzo wiele powodów, które są dla niego równoważne, a może mogą być to też powody, o których do końca nie możemy rozmawiać, ponieważ nie mamy wystarczająco danych. No ale jeśli chodzi o, ja bym chciała tylko zwrócić uwagę na jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, które akurat miało miejsce na dniach, ponieważ szef służb serbskich, Aleksandar Vulin, podał się do dymisji. Dokładnie przedwczoraj. I jest to dosyć duże wydarzenie dla Serbii, ponieważ jest to jeden z najbliższych współpracowników Vučića. Zresztą to jest jedna z dwóch osób, które przeszły w ogóle przez wszystkie najważniejsze resorty w kraju. Czyli mowa tutaj też jest oczywiście o policji i wojsku, no i właśnie jest teraz szefem służb. Na niego zostały nałożone sankcje przez Stany Zjednoczone bardzo niedawno, w związku z tym, że jest podejrzewany o no, takie bardzo złe używanie swoich wysokich funkcji po to, by wspomagać zorganizowaną przestępczość. No i tutaj głównie chodzi o handel bronią oczywiście i narkotykami. Dosyć poważna sprawa i chciałabym powiedzieć i zwrócić na to uwagę, dlatego że no, chyba nawet rosyjscy oficjałowie z tą rangą, którą miał Aleksandar Vulin u siebie, nie otrzymali
od Stanów Zjednoczonych nie zostali obłożeni takimi sankcjami i takich dosyć mocnych oskarżeń. Dla Vučića to jest oczywiście bardzo chyba jasna informacja. I jest to też takie pokazanie, że no to, co mówi, bo to, co mówi Aleksander Wulin, bardzo często jest uważane, odbierane w regionie jako takie słowa Vučića, które on naprawdę myśli, a których nie może wypowiedzieć, ponieważ jest prezydentem Serbii obecnie i oczywiście powtarza wokół, że Serbia chce i dąży do Unii, dąży do tego, by być I tu, demokratycznym jeżeli krajem. mogę, to bym przyjął, jak te sankcje ułożone właśnie na szefa służb mogą wpłynąć na kampanię parlamentarną? Na kampanię parlamentarną nie wpłyną, dlatego że kampania będzie już bez Aleksandra Wulina się odbywała. Natomiast pytanie, co on będzie i w jaki sposób będzie się dalej wypowiadał w przestrzeni publicznej. Niedawno, jak przedwczoraj, dowiedziałam się, że zatrudnił na jednym z uniwersytetów w Belgradzie dwie osoby, które mają mówić właśnie o przeszłości, o tych różnych sprawach bezpieczeństwowych również, ale między innymi wojnie w Bośni i roli Serbów tam. Te dwie osoby, które zostały zatrudnione już na mediach, przez media społecznościowe, no, używają mowy nienawiści wobec Bośniaków, więc jest to i są to naprawdę zdania, których ja nie będę tutaj przytaczać, ale to nie przystoi absolutnie żadnej osobie. Także jest to, będzie, na razie wysyła takiego rodzaju sygnały. Czy będzie to robił dłużej, nie wiadomo. Na pewno bez zgody prezydenta Serbii nie mógłby robić wszystkiego, co robił do tej pory. Także to nie jest osoba, która jest samodzielna w swojej pozycji. No a Vučić dostał bardzo realny sygnał. I skąd te wybory właśnie? No, zdecydował się pewnie też trochę dlatego, że pomimo, że władzę ma dosyć absolutną i jednak wszelkie sondaże wskazują na to, że to się nie zmieni w najbliższym czasie, ona mimo wszystko została trochę osłabiona. Pół roku temu mieliśmy straszną historię w Belgradzie. Mówię o dwóch atakach, które miały strzelaninach, które działy się tak naprawdę dzień po dniu. Pierwsza to była w szkole Władysław Ribniker w centrum Belgradu, wskutek której zostało zabitych sześcioro dzieci i ochroniarz. Przez swojego rówieśnika dzieciaki zostały zabite. Natomiast następnego dnia w miejscowości pod Belgradem zginęło kilkanaście osób wskutek strzelaniny. Po prostu człowiek przyjechał z kałasznikowym i zaczął strzelać w stronę grupy ludzi. Także te dwie sytuacje naprawdę bardzo wstrząsnęły Serbią. Wywołały największe protesty w historii tego kraju również. One były większe niż protesty, które doprowadziły do tego, że Slobodan Milošević w pamiętnych latach 2000 stracił swoją władzę. Więc na pewno Vučić kalkuluje tutaj, że no, historia może zatoczyć koło i może się powtórzyć. Rzeczywiście w momencie, kiedy on rozpisał wybory, cała opozycja, nie mówię tylko o tych najbardziej skrajnie prorosyjskich partiach, a cała demokratyczna opozycja stworzyła jedną listę i okrzyknęła, że będzie startować z jednej listy jako pod nazwą Serbia przeciwko przemocy. I to jest rzeczywiście, co scaliło w ostatnim czasie bardzo mocno Serbów. Ta strzelina w szkole Władysław Ribnikar wstrząsnęła naprawdę całym krajem od prawa do lewa. Więc być może Aleksander Vučić, i jest to teza całkiem możliwa, boi się tego, że jednak zabraknie mu, może mu zabraknąć siły i władzy przez te tąpnięcia do tego, by no, nie tylko rządzić, ale doprowadzić do sytuacji, którą obiecał. A on obiecał w kuluarach międzynarodowych, zresztą już dawno temu, że doprowadzi do końca sytuację z Kosowem. Decyzja Vučića być może była podyktowana właśnie napiętymi relacjami z Kosowem i protestami opozycji w związku z tymi wydarzeniami. Mam tu na myśli te strzelaniny, w dużym cudzysłowie incydenty, o których opozycja oskarża rząd, mianowicie o podburzanie przemocy. Jak pani to skomentuje?
O strzelaninę, ale o które strzelaninę mówimy teraz? O Mówimy o które Kosowie, czy mówimy o Serbii? mam na myśli Serbię i właśnie te strzelaniny, o których pani redaktor wspomniała. Czyli mówimy o masakrze w szkole, tak? Tak, o tych wydarzeniach w szkole i tym wydarzeniu jeszcze pod Belgradem. No, jest opozycja oskarża o przemoc rządzących jak najbardziej i niedługo po tym jak ja już nie pamiętam dokładnej daty, ale pamiętam, że niedługo przed niedużo czasu przed samą strzelaniną w szkołach miał spotkania autorskie jeden ze znanych kryminalistów serbskich. I taka naprawdę postać ze świata przestępczego, która no, jest po prostu jest niebezpieczną osobą, która nieraz już w więzieniu była, z niego wychodziła i robiła dalej to samo, czyli zajmowała się przemytem narkotyków. Ja tylko dodam, że te ośrodki przestępcze na Bałkanach, to wbrew temu, co się czasem może wydawać, bo kraje same w sobie nie są duże, no, ci kryminaliści, którzy tam operują, oni są znani na całym świecie. Kiedy mówię znani na całym świecie, to chodzi mi o to, że to są naprawdę niebezpieczni ludzie i w świecie kryminalnym po prostu mają naprawdę bardzo duże poważanie. I zresztą handlują i przywożą narkotyki z Ameryki Południowej, gdzie również są znani, szczególnie właśnie klany czarnogórskie, albańskie, ale też właśnie Serbowie. Więc promowanie ich po szkołach dla wielu to rzeczywiście no jest już takim przelaniem czary goryczy. Pragnę podkreślić, że to oskarżenie o przemoc to nie jest tylko przemoc, która po prostu wybuchła w szkole, bo to jest czytane i widziane jako taki po prostu tygiel, który już nie był w stanie wytrzymać i gotował się przez lata. Ale tak naprawdę Serbowie i społeczeństwo serbskie na co dzień jest otoczone różnego rodzaju formami przemocy. Są to media chociażby, które na każdym kroku przypominają o wojnie i szczują do wojny. Ja mówię tu oczywiście o tabloidach i o niezliczonej ilości różnego rodzaju mediów, które po prostu na co dzień o tym przypominają. Tam nie ma żadnej retoryki pokoju czy budowania czegokolwiek, tylko jest właśnie retoryka szczucia. Ostatnio taki przykład właśnie widziałam też w Polityce. To jest jeden z najstarszych w ogóle magazynów bałkańskich, już od ponad 100 lat wydawany i bardzo wiele osób go czyta. Tam był, przedwczoraj ukazał się artykuł Mirosława Lazańskiego, który jest bardzo znany ze swojej promoskiewskiej orientacji i mówił o tym, jak właśnie Unię Europejską stworzyli naziści. I jest to faszystowski projekt. Więc Serbowie są zasypywani w bardzo różnych formatach i z bardzo różnych stron tego typu informacjami. To jest ich codzienność od bardzo wielu lat. Więc trudno się dziwić, że taka tensja nagle wybucha. No jest to bardzo przykre, że wybucha w szkole, i to chyba było pierwsze od wielu lat wydarzenie, które tak naprawdę poruszyło bardzo wiele osób i w tym bólu i wielkim cierpieniu. Zjednoczyło ludzi, więc być może rzeczywiście są przesłanki ku temu do prezydenta, żeby te wybory wcześniej rozpisywać, z nadzieją, że opozycja nie zdąży się przygotować do kampanii, bo on rzeczywiście władzę trzyma dosyć niepodzielnie w tym kraju. I trochę nawiązałbym mianowicie do tych prorządowych mediów, o których pani redaktor wspomniała. Mianowicie we wrześniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej, w którym poruszyła m.in. kwestię rozszerzenia Unii Europejskiej. I biorąc pod uwagę właśnie te prorządowe media, które głoszą retorykę, że Unia Europejska została stworzona przez faszystów. To właśnie jaki grunt Unia Europejska, instytucje europejskie powinny stworzyć pod ewentualne przejęcie państw bałkańskich, również z Serbii, do Unii Europejskiej, gdy w Serbii panuje właśnie taka retoryka i postrzeganie Unii Europejskiej? Po pierwsze, bałkańskie inne kraje nie mogą odpowiadać za to, co się dzieje w Serbii, więc myślę, że bardzo byłoby nie w porządku traktować je jak jedną szarą masę, bo to nie jest jedna szara masa, to jest skomplikowana sieć naczyń połączonych.
I oczywiście, że to, co się dzieje w Serbii, Serbia jest największym krajem byłej Jugosławii, i to, co się w niej dzieje, ma ogromny wpływ na sąsiadów, niestety najczęściej nie za dobry. Więc jest to naprawdę problem, o którym od wielu lat mówi się, że jest nie do rozwiązania. Ja tak wcale nie uważam, natomiast to, jak bardzo bezpłodne były do tej pory wszelkie próby podjęcia jakichkolwiek kroków do przodu, no pokazuje ostatni czas. Przecież bodajże 21 października i Vučić i Kurti odbyli swoje spotkania po raz kolejny w Brukseli. I powiem szczerze, że w krajach bałkańskich te spotkania już ich nikt nawet nie śledzi chyba poważnie do końca, ponieważ one za każdym razem kończą się tym samym. I tak naprawdę z jednej strony Unia liczy na pewno na to, na co Vučić obiecał, i dlatego też tak wiele cierpliwości w jego stronę jest wysyłane. Ja tylko przypomnę, że ten konflikt z Kosowem i wszystko, co się działo wokół tego, to nie jest taka prosta sprawa. Tam naprawdę giną ludzie i ktokolwiek z rządzących do tej pory próbował Kosowo jako ten węzeł gordyjski, często nazywają ten problem tak specjaliści, rozwiązać, no to płacił najwyższą cenę. I ja teraz mówię o życiu. Premier Zoran Dzindzic został w ten sposób zabity, ale wcześniej było jeszcze parę osób, które jak tylko dotykały się poważnej kwestii Kosowa, to naprawdę kończyły bardzo źle. Więc wszyscy myślę, że mają głęboką świadomość tej sytuacji. Na tym też trochę polega no, przechodzenie właśnie z tej tranzycji powojennej, gdzie w wakuum wytworzyły się po prostu paralelne różne struktury. I ta walka jest bardzo trudna. Na pewno nie należy wsadzać wszystkich do worka z Serbią. Wyzwania są duże w bardzo wielu miejscach i na pewno należy je rozwiązywać. Natomiast no jest to sytuacja niezwykle trudna. Kij i marchewka na pewno nie działają, ale też nie działa sytuacja, w którym Emmanuel Macron, tak jak to zrobił kilka dni temu, po raz wtóry zresztą, który powiedział, że nie ma opcji na żadne rozszerzenie Unii Europejskiej. Także sytuacja jest coraz bardziej patowa. Ja tylko dodam, że w ostatnich dniach, w zeszłym tygodniu, Viktor Orban z kolei zaznaczał po raz kolejny swoje przyjaźnie i spotkał się zarówno z przywódcami chińskimi, jak i z Władimirem Putinem. Dosłownie przedwczoraj to samo, znaczy to samo, Viktor Orban spotkał się z Aleksandrem Vučićem i z prezydentem Republiki Serbskiej, podkreślając, oczywiście Vučić tutaj podkreślał głębokie wspólne, wspaniałe wartości i współpracę, więc to też wiele mówi o realnym kursie wielu polityk, które tutaj się przecinają. Jest jeszcze coś takiego na Bałkanach. Przepraszam, że przerywam, ale to jest też ciekawe. Jest coś takiego jak inat. I w bardzo prostych słowach, to znaczy robienie komuś na złość, że nawet jak jestem w bardzo patowej sytuacji, to i tak ci jeszcze dokopię. I czasami na pewne zachowania również w ten sposób trzeba patrzeć. Nie mam wyboru, bo za bardzo nie ma, ale jednak no, robię tutaj taki ruch, który na pewno zaboli po prostu tych partnerów demokratycznych gdzieś i sprawi, że oni będą się patrzeć jeszcze inaczej na to wszystko. Także jest trochę w tych grach rzeczywiście takiego zachowania, które jest bardzo typowe dla tamtejszych lokalnych społeczności. Niemniej cena jest bardzo wysoka, jak wszyscy wiemy, a czasu naprawdę coraz mniej. Nawiązałbym trochę do wyborów parlamentarnych. Jak pani redaktor wspomniała, jedyne wybory parlamentarne, które się odbyły w terminie właśnie, były jedyne już, tylko jedyne się odbyły w terminie, inne były przyspieszone. I jak pani sądzi, czy Serbii bez uregulowania stosunków z Kosowem i pewną destabilizacją polityczną uda się pogłębić integrację europejską, a w końcu zostać państwem członkowskim Unii Europejskiej? No, taka jest obietnica im dana. Ja tylko przypomnę 3 razy w historii tej nowożytnej Serbii parlamentarnej, gdzie mamy pluralizm polityczny, wybory się odbyły nie jeden raz, ale 3. Teraz. Natomiast to będzie chyba 11. raz, kiedy mamy wybory ogłoszone przedwczesne.
11, jeśli się nie mylę. Jest to jeden z warunków postawionych Serbii na drodze do członkostwa do Unii Europejskiej i różnych innych benefitów, które po prostu tam na Serbię czekają. Także tam sobie wszyscy zdają z tego sprawę, a już teraz na pewno. Czy to są znowu płonne nadzieje? Ja kiedyś miałam rozmowę z jedną z koleżanek, dziennikarek, która jest teraz w średnim wieku i właśnie mówiła mi, że jak była, że w czasie, kiedy Kosowo się, kiedy była wojna, wszyscy mieli nadzieję, że w końcu te historie się właśnie zakończą. Po wojnie one się nie zakończyły, więc kiedy Kosowo ogłaszało niepodległość, wiele osób miało nadzieję, że to również wreszcie kończy się ta sytuacja. Potem wiadomo było już, że wcale się nie skończyła. Potem znowu w 2013 roku, kiedy rozpoczęły się rozmowy pod egidą Brukseli o normalizacji tych stosunków. Akurat ta sama moja koleżanka wyjeżdżała wtedy na stypendium zagraniczne i pamiętam, jak się wtedy łamałam. Mówiłam, może nie powinnam wyjeżdżać, bo zaraz wydarzy się wreszcie ten historyczny moment, że wreszcie Serbia z Kosowem zakończy tą bardzo męczącą drogę ku rozwodowi. No i bardzo się potem cieszyła, że jednak zdecydowała się na to stypendium, bo i tak się nic nie wydarzyło. I to jest taka powtarzająca się po prostu wiecznie kompulsywna historia obietnic, eskalowania potem konfliktu w taki sposób, jak był w Bańsku. Bo tam w podziemiu są naprawdę niebezpieczni ludzie po prostu, więc rzeczywiście, kiedy robi się goręcej i każda strona chce wygrać więcej, to jedna, czyli ta kosowska w osobie Albina Kurtiego właśnie zrobiła się bardziej zacietrzewiona, a druga po prostu eskaluje, orkiestrując konflikt na poziomie etnicznym przy pomocy osób, które no, najprawdopodobniej są ze świata przestępczego. Ja tylko dodam, że to jest celowe prowadzenie też do impasu w rozmowach i do tego, żeby pewnych deklaracji nie podpisywać, bo przecież mieliśmy sytuację całkiem niedawno, że wszystko było dogadane i dokument został nowy podpisany, znaczy uzgodniony został dokument normalizujący i liderzy się zgodzili obydwaj, że tak to będzie wyglądać, jak zostało to w Brukseli uzgodnione, po czym jednak Aleksander Vučić powiedział, że niczego nie będzie podpisywał i nie ma zamiaru na nic takiego się zgadzać, jak tam było zawarte. A powiem jeszcze jedną rzecz. Ciągle rozbija się ta sytuacja o to samo. Czyli my ciągle mówimy o tym, że strony nie chcą zgodzić się na to, aby w umowie został zawarty artykuł 7, który mówi o założeniu takiego stowarzyszenia gmin serbskich na północy Kosowa. To jest cały czas ta sama historia i rzeczywiście było tak, że w 2013 roku zostało to uzgodnione wtedy przez innych polityków na czele rządu, byli komendanci tak zwani, czyli skrzydło wojny, był tam Hashim Thaçi, który teraz jest w więzieniu. Więc Albin Kurti oskarża Belgrad o powiązania, oficjalny Belgrad o powiązania z mafią lokalną, której on nie jest w stanie wyplenić na północy Kosowa i mówi, że nie podpisze i nie zgodzi się nigdy na to, żeby powstało Stowarzyszenie Gmin Serbskich, ponieważ to będzie ciągle ta sama historia. Czyli on twierdzi, że Belgrad w ten sposób dalej będzie kontrolował Kosowo. Z kolei Belgrad mówi, że Serbowie chcą bronić oczywiście swoich ludzi na terytorium Kosowa i bez artykułu 7 nie ma w ogóle o czym mówić. Również mówią o tym, że nie zamierzają uznać Kosowa i jego integralności terytorialnej. Także tak naprawdę, jeśli ściągniemy te wszystkie konflikty i tak zwane fajerwerki, bo te fajerwerki nie są takie śmieszne wcale, kiedy już zaczynają nam ginąć ludzie, prawda? Zginęły 3 osoby. To widać, że po prostu to jest taki taniec, w którym robimy krok do tyłu, krok do przodu, a nie ruszamy się nigdzie tak naprawdę. I tak to obecnie Właśnie, wygląda. jeżeli chodzi o to, to do tego bym nawiązał, mianowicie jak Serbowie reagują na to, że bez unormalizowania stosunków z Kosowem instytucje europejskie mogą się nie zgodzić na akcesję Serbii do Unii Europejskiej. Ale naród serbski wcale nie chce już być w Unii Europejskiej, więc dla nich to nie jest wielka strata w ich przekonaniu. Po prostu te lata propagandy i to właśnie, jak jest przedstawiana Unia Europejska, i tu pokazuje, mówię o polityce chociażby, o tym ostatnim tekście, który nie trafia
wyłącznie pod strzechy same tą politykę do dziś wydawaną, często z przyzwyczajenia, ale też z sentymentu, czyta wiele osób wyższego i średniego statusu w Serbii, jeśli jeszcze czytają w ogóle, więc ona naprawdę nadal jest silnie opiniotwórcza. Ja nie pamiętam teraz statystyk, musiałabym do nich wrócić, ale nawet te najbardziej ostatnie mówią o tym, że Serbowie wcale do Unii nie chcą, się nie pchają i nie mają tam w ogóle żadnego przyczółku. Co więcej, uważają, że Rosja jest największym inwestorem i największym przyjacielem Serbii, więc ta propaganda działa. Ona jest bardzo systemowo robiona. No i wtedy, kiedy Vučić dostaje reprymendę od Unii Europejskiej, to Serbowie się tylko cieszą, bo to znaczy, że to jest po prostu taki człowiek, który jest w stanie postawić się takim wpływowym ludziom, czyli po prostu jest takim kozakiem w cudzysłowie, tak? Więc nawet on dostaje na swoją popularność jeszcze lokalnie. Dzięki tej manipulacji, która od lat jest prowadzona zresztą. I wracając trochę do wyborów, o czym też pani redaktor wspomniała, mianowicie w ostatnich wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Serbii w kwietniu ubiegłego roku, serbska partia postępowała razem z koalicjantami, zdobyła 120 mandatów na 250 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. I jak pani sądzi, czy w najbliższych wyborach partia Vučića może uzyskać lepszy wynik, co pomoże uporać się z obecną sytuacją w kraju? Myślę, że Aleksander Vučić właśnie na to liczy. Czy może lepszy? Nie wiem, no właśnie znakiem zapytania jest to, jak bardzo odbiło się na ludziach, odbiła się ta strzelanina i to, jak bardzo nikt już się tym nie zajmuje. Minęło pół roku, tam dzisiaj nawet w mediach w Serbii mówi się o tym, że nie ma żadnego śladu, ani nawet tabliczki upamiętniającej tą straszną historię. Więc pytanie, czy właśnie będą tak chętnie chcieli nadal ludzie głosować na SNS? Na pewno część tak, i na pewno to nie jest sytuacja, w której on już kompletnie stracił władzę i partia przestała być wspierana. Tutaj jest też dużo kalkulacji, dlatego że w Serbii to państwo jest największym pracodawcą i ta kontrola w różny sposób może być prowadzona. Zresztą co roku są wymieniane przez obserwatorów bardzo liczne problemy w trakcie wyborów różnego rodzaju, więc no pytanie, jak to zostanie zrobione. Na razie no, media są pod kontrolą. I trudno jest przewidzieć, jak bardzo pół roku po tym tragicznym wydarzeniu i do grudnia, jak będą rozmyślać Serbowie, jak będą głosować przy wszystkich okolicznościach, które obecnie mają miejsce. Czy SNS jest w stanie wygrać wybory parlamentarne i samorządowe? No wszelkie gwiazdy na niebie i ziemi wskazują, że najprawdopodobniej tak. Kwestia tylko, ile zbiorą. Czy będą musieli tworzyć koalicję, czy nie będą musieli tworzyć. Jak na razie takie są przewidywania. I trochę też bym nawiązał do tego, co pani redaktor wcześniej powiedziała, mianowicie opozycja zapowiada, że zamierza utworzyć wspólną listę pod hasłem Serbia przeciw przemocy. I jak pani redaktor to skomentuje? No to jest ich zabieg, by po prostu móc zdobyć jak największą ilość głosów, to po pierwsze. Po drugie, iść za ciosem i po tych wielkich marszach, które miały miejsce pół roku temu, po prostu dalej spróbować stworzyć sytuację, w której jednak troszeczkę więcej będą mieli szans na zdobycie poparcia w narodzie, więc jak najbardziej oni ewidentnie po prostu w tą stronę chcą bić i oczywiście mówić o tym, co jest problemem realnym w Serbii, bo przemoc jest problemem tam na miejscu. I to w każdym wydaniu, bo raz ta przemoc w szkołach, ale też przecież wszelkie statystyki od lat pokazują też, że przemoc wobec kobiet jest na bardzo wysokim poziomie. Serbia ma jeden z najwyższych współczynników w ogóle takiej przemocy domowej, w których giną kobiety z rąk swoich partnerów. Jedną z najwyższych w regionie. Więc tak naprawdę no to hasło myślę, że wiele osób może zjednoczyć.
I trochę wróciłbym do Kosowa, mianowicie jak trudne dla przyszłego rządu, załóżmy, że wygra wybory opozycja, to jak trudne wówczas dla rządu opozycji byłoby unormowanie stosunków z Kosowem i czy w ogóle taki scenariusz byłby możliwy? No zależy, co ta normalizacja oznacza, prawda? Na razie wszyscy politycy mówią to jednym chórem. Ja jeszcze nie słyszałam żadnego, który by nawiązywał do retoryki Zorana Dzindzicia, który naprawdę z Kosowem chciał sprawę rozwiązać, chociaż w ogóle na innych zasadach. Jakich? To tam trzeba było dokumentów zajrzeć dokładnie. Natomiast wtedy, co on głosił, nie mówiło się o takiej integralności czy dezintegracji terytorialnej, tylko uznaniu swoich praw. Był to zupełnie inny plan, który potem już stał się niemożliwy przez kolejne zmiany, jakie zaszły w Serbii. Natomiast co oznacza ta normalizacja? Że Serbia uznaje Kosowo jako państwo, tak? Że nie blokuje jego uczestnictwa w międzynarodowych różnego rodzaju formacjach. No na razie żaden jeszcze polityk w Serbii się nie odważył, żeby powiedzieć to jasno i głośno. Żaden, podkreślam, ani z pozycji, ani z opozycji. I trochę zapytałbym się o sytuację międzynarodową, mianowicie od prawie 2 lat na Ukrainie trwa wojna, od niedawna na Bliskim Wschodzie kolejna odsłona konfliktu Izraela z Hamasem. I jak działania Rosji na arenie międzynarodowej wpływają na Półwysep Bałkański, również na Serbię? Zwłaszcza, że ten również znajduje się w orbicie wpływów i zainteresowań Kremla. To jest zawsze tak samo. Rosjanie wykorzystują wszelkie możliwe tensje i pęknięcia po to, aby w swoją agendę włączać. I no nie bez kozery Aleksander Vučić widuje się z Viktorem Orbanem, Viktor Orban z Władimirem Putinem i cały ten łańcuch przyjaźni jest bardzo realny. Taki status quo, który Rosja bardzo mocno wspiera, no oczywiście jest niebezpieczny i przeszkadza w tej trudnej tranzycji, która już i tak bardzo, bardzo długo trwa. Mieliśmy parę lat temu sytuację, w której Macedonii udało się częściowo wyrwać z takiego marazmu, prawda? Była zmiana władzy, która nigdy nie jest łatwa. Nikola Grujewski, który był długoletnim sprawującym rządy na miejscu, uciekł i otrzymał azyl polityczny w Budapeszcie. No, ale ten marazm dalej trwa i już niektóre sprawy, w których jest on po prostu oskarżony, zaczynają się przedawniać. Więc chociażby takie rzeczy, że taka bezkarność po prostu aktorów, którzy naprawdę wykonali wiele złej pracy w regionie, po prostu się udaje. To jest raz. Dwa, właśnie Moskwie bardzo odpowiada to wszędzie na świecie, żeby zostawiać zamrożone konflikty, które będzie odmrażać w momencie, kiedy taka sytuacja okaże się dla nich dogodna. To zrobili z Ukrainą w 2014 roku, jak wiemy. Takie zamrożenie historii Kosowa i Serbii też im straszliwie odpowiada, bo jak widać, ciągle w kryzysowych momentach uwaga tam zostaje zwrócona. I co innego jest, jak mamy bardzo świeży konflikt militarny i rany są bardzo głębokie, i to, co się dzieje teraz pomiędzy Izraelem i Hamasem, naprawdę jest szalenie niebezpieczne dla nas wszystkich i bardzo trudno na przykład w tej sytuacji przedsięwziąć pewne kroki, ale w Kosowie, pomimo że wiele osób nadal się nosi z traumą i to samo dzieje się z Serbami w Serbii, no, nastawienie takie psychiczne ludzi jest już, no, oni chcą naprawdę po prostu godnie żyć i mieć spokój. I te wszystkie trzęsawki absolutnie temu nie służą, nie służą zagrania właśnie, zamrażania ponownego tego konfliktu. Nikomu, nikomu tam absolutnie to nie robi nic dobrego. Więc to jest takie niebezpieczeństwo, że region zostaje w historii, że jest część Europy, która po prostu bardzo mocno niedomaga w wielu kwestiach, chociaż tak naprawdę, gdyby istniała wola polityczna, to są sprawy, które można bardzo, bardzo szybko załatwić. I ja tu nie mówię o latach, tylko mówię o miesiącach, bo ten region jest w stanie to zrobić i ludzie są na to gotowi. No, ale trzeba im na to pozwolić. Więc Moskwa zawsze się cieszy, kiedy takie zamrożone konflikty pozostają zamrożone, a oni mogą włożyć kij w mrowisko wtedy, kiedy im to odpowiada. Zresztą sytuacja z zeszłego roku jest absolutnie dowodem na to.
I trochę bym do tego nawiązał, jeżeli mogę, mianowicie wspomniała pani redaktor o zmianie władzy w Macedonii. I jak pani sądzi, czy taka zmiana władzy jest możliwa również w Serbii? Zawsze jest możliwa. Kwestia, jak się do tego będzie opozycja przygotowywać. Ale nie ma rzeczy niemożliwych i nie ma ludzi, którzy po prostu wiecznie panują. Chociaż nam się może to wydawać, że jest parę miejsc na świecie, gdzie rzeczywiście tak się by mogło wydawać, ale przypomnę tylko, że Serbia była w dużo gorszym stanie i pozycji historii, kiedy rozpadała się Jugosławia. I Serbowie wtedy mimo wszystko byli w stanie pozbyć się Miloševića i przegłosować go w wolnych wyborach. On te wybory sfałszował, po czym uznał wyniki wyborów ostatecznie, po naprawdę wielkich protestach. Teraz, po tych zabójstwach, po tych strzelaninach w szkole, protesty były jeszcze większe. Wojny, już starć militarnych nie ma, więc to nie jest tak, że nie można, no, i że jest to niemożliwe. To jest absolutnie możliwe. Tylko kwestia przygotowań i tego, jak opozycja potraktuje dalej swoją rolę po tym wszystkim, co strasznego rzeczywiście się wydarzyło. Jak społeczeństwo podchodzi do kolejnych wyborów, przedterminowych wyborów parlamentarnych i jak wygląda sytuacja opozycji przed rozpoczęciem kampanii wyborczej? No, jak widać, opozycja jest zwarta i gotowa, i myślę, że Vučić się chyba nie spodziewał, że po prostu oni tak szybko będą w stanie zareagować na to, co on zrobi, no bo oni ogłosili realnie, ogłosili się jako jedna lista startująca razem i praktycznie natychmiast po jego ogłoszeniu. Czego nie można powiedzieć o tych partiach, które są skrajnie prawicowe i związane głównie z Moskwą i promocją tego, co Moskwa uważa za swój interes w Serbii i na Bałkanach, więc to pokazuje, że oni chcą się podjąć tego zadania. W narodzie, jaki jest, oczywiście Belgrad jest trudny dla Vučića, no bo tam skupia on, to jest w ogóle bardzo scentralizowany kraj, czyli w Belgradzie jest obecnie nawet chyba ponad 2 miliony osób teraz mieszka. Bardzo wiele ludzi w ogóle chce mieszkać w Belgradzie z Bałkanów. On jest takim trochę w cudzysłowie Nowym Jorkiem Bałkanów i zawsze był najbardziej kosmopolityczny, ale też skupia no, elitę tego kraju na jednym miejscu i osoby, które no, niekoniecznie wspierają rządy obecnego prezydenta. Więc Belgrad zawsze będzie trudny. Natomiast reszta Serbii to już naprawdę zależy od miejsca i jakiego rodzaju media też tam docierają, także jaką ludzie świadomość mają na końcu, bo bardzo wiele młodych osób też wyjechało i wyjeżdża nadal z Serbii. Także Serbowie są rozczarowani. I naprawdę ta sytuacja ze szkołą i strzelaniną tam na miejscu i to, jak to dalej zostało potraktowane, to jest kolejna trauma serbska, która zostawiła wiele osób naprawdę, nawet takich, które nie mają dzieci i nie są związane w żaden sposób z tematem, być może by się wydawało psychologicznie. To jest duży ciężar dla wszystkich i tego na pewno nikt nie zapomni. No ale jak to się odbije na wyborach, to się okaże. Na sam już koniec, mianowicie wspomniała pani redaktor o ugrupowaniach prawicowych, które nie zdecydowały się jeszcze, czy również utworzą przedwyborczą koalicję, podobnie jak to zrobiła opozycja. I jak pani sądzi, czy tym ugrupowaniom uda się dojść do jakiegoś porozumienia, czy też nie? Sądzę, szczerze mówiąc. One są wewnętrznie bardzo mocno skonfliktowane. Tam również bardzo mocno działa ego, różnego rodzaju interesy, mniejsze lub większe. Nie wydaje mi się, że one wystartują w jakiś w sposób wspólny. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Bardzo dziękuję za rozmowę.